Siemanko, wnętrze samochodu mogliśmy widzieć tylko... Wnętrze samochodu mogliśmy widzieć tylko na cutscence, to nie będzie nam towarzyszyło podczas gry niestety. A rozgadam się dopiero za chwilę. Nie będę udawał, że już widziałem tamte rzeczy. W zasadzie nie będę udawał, że nie widziałem tamtych rzeczy. Otóż to jest moje drugie podejście do tej gry. Nie. Travis, yo, someone I want you to meet. Oh yeah, tell me why. You should have seen this guy, man. Control off the hook. Well, you seem to have caught the eye of Speed Racer over here. Truth, man, this one's a helmsman. A good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. The stars aligning. Never a better time to start a project, though. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. No to teraz możemy zacząć odpowiednio. Otóż witajcie, witajcie. Tak jak mówiłem, wnętrze samochodu będziemy mogli obserwować tylko z poziomu cutscenek. Ja już robiłem jedno podejście do Need for Speeda i powiedzmy sobie, że mam takie małe marzenie nagrać fajnie jakąś ścigałkę, fajnie, tak żeby się to jakoś w miarę dobrze oglądało. Nie, nie kupić, ja chciałbym jakieś info zobaczyć o tych samochodach. Czy jest to możliwe tutaj? Mam takie małe marzenie nagrać fajnie jakąś ścigałkę. Z tego poprzedniego podejścia do Need for Speeda niestety nie byłem zadowolony. Nie wyszło to na pewno fajnie.
Było to srogie przeciwieństwo do fajnie, ja nie byłem z tego zadowolony. Wypieprzyłem to w ogóle z YouTube'a. No i teraz tak na luzaku sobie tą gierkę nagram. Tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli ktoś z was będzie chciał się... Jeśli ktoś z was będzie chciał patrzeć na to, co robię, to jak najbardziej będzie mi miło. A otóż, żeby jakąś ścigałkę nagrać fajnie, no to potrzebne jest doświadczenie, prawda? No i tak też będę sobie je zdobywał na tym właśnie Need for Speedzie. Weźmiemy sobie Honda Civic, dlatego że ostatnio jakoś podobają mi się hot hatche. Chociaż ten Subaru też mnie troszkę kusi. A tam... Klasyk. Ale nie podoba mi się ten Fox Body. Dobra, niech będzie Honda Civic. I tak ten samochód pewnie sprzedamy prędzej czy później. She's concerned. Don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic, and that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front, and we'll give you the tour. Okay, zobaczmy, na co stać ten samochód. Albo raczej na co stać mnie. Zapewne na niewiele w tej początkowej fazie rozgrywki. Ale tu chyba nie chodzi o zwycięstwo w tej misji. Nie jestem do końca przekonany co do tego modelu jazdy w tym Need for Speedzie. Nie wiem dlaczego jakoś tak nie urzeka po prostu. Jedziesz 200 km na godzinę, a ten samochód ciągnie jak po sznurku. Może inaczej byłoby na kontrolerze. Widziałem w opcjach taką opcję do włączenia wibracji. Ojej. Get that wallet ready, Spike. Yes, Spikey.
chyba to będzie dużo gadania z ich ust. Te scenki tak w ogóle są grane przez aktorów, prawdziwych aktorów, o czym już zapewne doskonale wiecie, bo dawno temu obejrzeliście tą grę lub w nią graliście. A nie zaszkodziło o tym wspomnieć na pewno. No całkiem przyjemnie się patrzy na tą blondynę. Ma oczywiście trochę wad. Nie mówię, że ja nie mam. Oj, god damn it. Chyba będę stawiał obiad. Się zagadałem. Ale dobra, tutaj chyba też nie chodzi o zwycięstwo, także nie potrzebuję aż tyle skupienia. Chociaż widzę, że jestem na 5. pozycji, więc może się mylę. Że pojawia się 5 ścieżek rozgrywki. Okej. Zobaczmy sobie, gdzie tutaj mapa nas prowadzi. Chętnie. O. Page up. Okej, dobra, jedziemy do garażu, trzeba by coś tutaj kupić dla tego samochodu. God damn it, te powiadomienia są strasznie irytujące, już zapomniałem o tym. Okej, sprawdźmy to. Dobra. Coś mi nie poszło, Będę musiał to sprawdzić. Będę musiał to sprawdzić w sterowaniu. No już jakieś tam uszkodzenia są na samochodzie, na szczęście nie wpływa to na jazdę. No wracając do kobiet, to ta Robin, tak się nazywa, tak, jest no całkiem atrakcyjna. Troszkę ma szeroką szczękę, ale nie żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało. No w porównaniu do Amy to... No cóż... Amy nie jest zbyt atrakcyjna, mam wrażenie, że mogłaby się ubrać w najseksowniejszą koszulkę i szpilki, czy cokolwiek tam uważacie za seksowne. No i też nic by jej to nie pomogło. No ale to nieważne. Cieszmy się rozgrywką. Cieszmy się też może widokami. Rozgrywka tutaj jest w nocy tylko i wyłącznie. Muszę się tutaj wczuć w ten model jazdy. Czemu to mnie tak prowadzi krętymi ścieżkami? Ojej. No kuźwa. A jeszcze
oprócz tych powiadomień są irytujące, powtarzające się telefony. Także to nie koniec tutaj bolączek tej gry. Ale nie jestem tutaj po to, żeby ją oceniać aż tak skrupulatnie. Page down, ok. Gram na klawiaturze Logitecha K120. No zapewne to był celowy zabieg, aby zatrudnić tutaj do tej roli jakąś, znaczy no nie jakąś taką mocno nieatrakcyjną, żeby nie powiedzieć brzydką, to powiem niezbyt urodziwą aktorkę. Ja nie wiem do końca, jak to było tutaj nagrywane, ale no wiecie, w tej chwili 90% filmów nagrywa się na green screenach. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy dostępnego, jeśli chodzi o tuning. No przede wszystkim zaczniemy od modyfikacji osiągów kosztem wyglądu. Pewnie nie to chcielibyście zobaczyć, ale tutaj na początku teraz muszę wykazać się rozsądkiem. Okej, weźmiemy sobie to. Wydaje mi się, że łatwiej będzie odnowić nitro, robiąc jakieś szaleńcze manewry i dzikie drifty, aniżeli poprzez czas. Fajne rzeczy tutaj można robić. Potem się w to zagłębię. Kupmy może jeszcze... coś, co nam wystarczy na dość długi czas, czyli może układ wydechowy, ponieważ wystarczy nam do 15 poziomu. To będzie, tak wydaje mi się, też rozsądna opcja. I może wystarczy jeszcze troszkę pieniędzy na, powiedzmy sobie, ten wygląd, żeby do końca was nie rozczarować. Dostępne po osiągnięciu 20. Dobra, to flasha komputera też zrobimy.
Nie jest to jakoś wybitnie drogie i mamy $1000 na modyfikację wyglądu. Tuning sterowności zostawimy sobie na koniec. Przede wszystkim zmieńmy lakier. Usuńmy to wszystko, bo to jest jakąś szkaradę ktoś tutaj z tego zrobił. Edytujmy sobie kolor lakieru. Burczy mi w brzuchu. Co tutaj mamy do wyboru? Wykończenie. Aha, w ten sposób. Dobrze. Ja chciałbym czarny. To będzie tutaj. Ok. Jeszcze zmienimy sobie tutaj. Może tymi suwaczkami się pobawimy. Zostawmy to w ten sposób. Nie, weźmiemy lakier taki bezbarwny. Jasność, aha, dobra, nie, jasność nas nie interesuje. Nasycenie. Okej, nasyćmy troszkę ten samochodzik, ale tak też bez szaleństw. Coś tutaj się zmienia? Chyba nie bardzo. Nie, to zostawimy to tutaj na tym, na czerwonym. Ok. Kalkomanie. A, może sobie coś tutaj. Coś tutaj wybierzemy tak na szybko. Tutaj możemy przemieścić. Tutaj możemy skalować. Nie, takiej jebitnej nie będziemy robić flagi. Niech będzie tutaj. A jak tutaj potwierdzić? No dobra. Mamy tutaj flagę. To weźmy sobie jeszcze jedną flagę dodajmy, żeby było symetrycznie. Nie zapamiętałem ustawień, cholera. Muszę wrócić do tamtej flagi. Co tutaj? Dobra, zaakceptujmy to, ale wróćmy jeszcze do tej. I zobaczmy pozycję. 301, 296, skalowanie 60%. 301, 296. Skalowanie 60. 59, no też się nada. W miarę zbliżone. O, tu jest dokładnie taka sama pozycja. Zapiszmy sobie te zmiany. To moje samochody. Nie, no bez przesady.
Trzeba stworzyć nowy zapis. No dobra. Nie będziemy tego winylu udostępniać oczywiście, bo to jakieś jest bez sensu w ogóle tak na szybko. Może się tutaj pobawię w coś ciekawszego, zobaczymy. Tylko że to potem, jak będę miał troszkę więcej kasy i w sumie będzie po co tutaj przyjechać. Szyby, co tutaj... Aha, tylko przyciemnić. Weźmy sobie takie delikatnie. W tej chwili mamy odblokowane sylwetki, maski. Jedną maskę. Nie, ta maska mi się niezbyt podoba. Dostosuj sylwetkę. Aha, to zrobimy sobie potem. Felgi są jako takie póki co. Tutaj większość rzeczy mamy poblokowanych. Może zmienię sobie tablicę. Niech będzie i tak. Czemu by nie? Tylko zmienimy sobie jeszcze tekst. O, pięknie, pięknie. Ciekawe, ile się tu zmieści. Aha. Jeszcze jedna literka. No ja tak już się nie będziemy bawić, szkoda na to pieniędzy. Może jakiś spoiler. Chyba nie stać mnie na nic ciekawego. No dobra, to wyjedźmy się pościgać, zarobić troszkę pieniędzy. Zróbmy sobie jeszcze modyfikację wyglądu, tutaj dostosowanie sylwetki. Chciałbym go zobaczyć z boku tutaj, jeśli chodzi o... Już tak nie będziemy obniżać, kurwa, bo to wstyd trochę. Troszkę nachylimy go do przodu. Rozstaw kół. Może tak troszkę, żeby najlepiej nie wystawały z tego. Żeby nie wystawały spod błotnika. Póki co. Ok. Kąt pochylenia. Nie no, to jest... Nie, to nie do takiego samochodu. Niech będzie neutralny zatem. Dostosowanie sylwetki zatem mamy zasobu. Co tutaj jeszcze możemy zmienić? Rozdzielacz powietrza. Nie wiem, czy nie będę zmieniał w ogóle tego przedniego zderzaka. Także chyba nie opłaca mi się tego robić. Tuning sterowności. Weźmy sobie tutaj, podnieśmy. Niech będzie w ten sposób, żebyśmy mogli zbierać trochę punktów jeszcze za styl. O! Okej. 2, 3, 4, 5 miejsc. To niezbyt dużo. Ale musi wystarczyć. Chyba że Travis, tak? To ten gość dzwonił. Chyba że Travis ma na myśli coś innego niż garaż. O!
Nie, jakiś tutaj, jakiś koleżka. To jest Nissan chyba. Jakiś Nissan? Skyline może? Okej, okay, tutaj się pojawił jakiś sprint. Poziom niski. Wyścig na torze. Jeszcze mnie interesuje jedna sprawa. O właśnie. Wiadomości. To już słyszałem. Okej, okay, to jest to miejsce na mapie. Tutaj mamy takie miejsce na mapie. Udamy się do najbliższego na pewno. Okej. Okay. Tutaj coś jeszcze. Tutaj nic nie ma. Dobra. Wejdźmy do mapki. I udajmy się tutaj. Nie no, trasą. Przy okazji przyzwyczaję się może do... do sterowania. Na dzikie drifty przyjdzie czas oczywiście. Nie zaszkodzi się troszkę wprawić. Ojej. Hamulce słabe. Nie czytam nawet tych powiadomień w tej chwili, bo to przeszkadza. Tutaj facet jakiś golfem popierdziela. Okej, nitro nie przeszkadza w sterowaniu autem. Chociaż troszkę tym się jedzie jak cegłą, powiem wam. Tak strasznie topornie. O, pięknie, gliny. W tej chwili powiadomienia mnie nie interesują. No, a co jest w tym niezrozumiałego? Jeszcze kawałek do mety. O nie! O nie! Dobra, sytuacja opanowana. Jeszcze 3 punkty kontrolne do finiszu. No, nie jest to jakoś przesadnie łatwe, powiem wam. Ten start z pozycji nie wiadomo jakiej, końcowej, z pozycji ścigającego wcale jakoś tutaj tego sprawy nie ułatwia. Całkiem nieźle. Okej, okay, $4000. Stacja benzynowa. Bierzmy sobie telefon, odejmij. O,
O, Amy oddzwoni. Coś tutaj popsułem z tą Amy naszą. Zobaczmy sobie. Sprawdzimy, jak ciągnie twoja fura. Cóż, mógłbym tutaj zapodać wam jakiś prostacki żart, ale się powstrzymam od tego. Lilian, co ty odpierdzielasz, głąbie? Zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na stacji. Tutaj w punkcie napraw. O, może zrobię tutaj jakieś ładne zdjęcie, którego będziecie świadkami. Na stacji to nie wiem, czy nam wyjdzie ładne zdjęcie. Ale o, podjadę do dystrybutora, powiedzmy. Skręcę koła. Ciekawe, czy moja klawiatura to ogarnie w ogóle. Alt i F1. Nie do końca. Jeszcze na wszelki wypadek. O! Fotkę. Świetnie. Mamy pamiątkowe zdjęcie na stacji. Tu jakiś gość spierdziela. No dobra, to ja się z wami żegnam tym zdjęciowym akcentem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Porobimy sobie może coś fajnego. Prawdopodobnie same wyścigi. Musimy uzbierać kasę na jakiś fajny samochód.